Barak, ja dopiero wstałam, jest godzina 7:30, a ja już nie śpię. Tak, to jest naprawdę dziwne jak na mnie. Ale za półtorej godziny mam do kosmetyczki, także stwierdziłam, że się muszę ogarnąć, więc nastawiłam budzik na 7 ogólnie. Ale jednak te pół godziny jeszcze musiałam poleżeć, bo nie dałabym rady wstać. Także chyba was męczę już tymi daily vlogami, ale dzisiaj znowu kolejny. A tutaj się suszą moje czyścioszki. Wczoraj miałam pędzelki, bo już były brudne. Także teraz czekam, aż tylko wyschną. Dzisiaj dostałam kolejną paczkę, tym razem CN Direct. Tutaj mam sukienkę, którą oczywiście zobaczycie w holu, ale okazała się bluzeczką. Przepiękną, ale jednak bluzeczką. I tu mam dresy, które zamówiłam dla Daniela, ale niestety to jest w rozmiarze XL, one są dobre na mnie, także niestety. Okej, dziubaski, ja już jestem pomalowana, a w sumie nie jestem pomalowana, tylko mam pomalowane rzęsy, bo stwierdziłam, że moja buzia musi troszeczkę poodpoczywać i pooddychać, także dzisiaj mam pomalowane, tak jak mówiłam, tylko rzęsy. I tak, idę jeść jakieś śniadanko i będę się ubierała. Ja już jestem po śniadaniu. Najadłam się mega, także teraz już mogę wychodzić, więc widzimy się później. Pa, pa! Ja już wyszłam od kosmetyczki i powiem wam, że miałam sobie zrobić klasycznie białe końcówki, ale pani miała tak ładny kolor różowy, że nie mogłam się powstrzymać. I zrobiłam na całych paznokciach jeden kolor. I teraz będę jechała do Daniela, także uciekam. Przyjechałam od kosmetyczki, jeszcze byłam w mieście na takich małych zakupach i pokażę wam szybko, co sobie kupiłam. Kupiłam taką odżywkę z Pantene, bo moja już się kończy. Jeszcze takiej nie miałam. Kolejną rzeczą jest płyn do twarzy, żel myjący z jaj. To jest ten z liście manuka, to jest mój ulubiony żel i jak na razie sprawdza mi się najlepiej, więc to jest już moje drugie opakowanie. I dwie maseczki nawilżające z jaj. I kupiłam tak naprawdę to, co było mi najbardziej potrzebne. Jeszcze zapomniałam wam pokazać, taka buteleczka. Tutaj jak będę jechała, to sobie po prostu przeleję szampon, żeby nie brać swojej całej butli, bo ja mam taki szampon duży z jaj, więc tak po prostu będzie mi wygodniej. Dzień dobry, my właśnie wróciliśmy, byliśmy u Daniela siostry na kawie. Daniel teraz poszedł po auto i jedziemy do kolegi na wieś, po tam Daniela jakieś tam sprawy załatwić. I później może spotkam się z koleżanką. Ale w sumie to zobaczymy, o której wrócę. Także ja teraz się przebieram. Jest pomarańczowa. Jaki smak? Smak pomarańczy. Przepyszna. My właśnie przyjechaliśmy do domu, ale jestem tak padnięta, że idę spać. Idę jeszcze się myć i właśnie spać. I stwierdziłam, że jutro dokończę tego vloga, także widzimy się jutro. Dzień dobry, dzisiaj drugi dzień vloga, kończymy go. Właśnie zjedliśmy z Danielem śniadanie. Ja powiem wam szczerze, że teraz troszeczkę muszę ogarnąć w pokoju i jadę do kosmetyczki na paznokcie, a później jedziemy po prezent dla kolegi. Także jesteście ci kolejny dzień ze mną. Napiszcie, czy wam się te daily vlogi nie nudzą. Wyszłam od kosmetyczki, jeszcze byłam z Danielem u jego babci i po prostu pierwszy raz wyszłam taka zadowolona od kosmetyczki. Po prostu jestem zachwycona.
i pokażę Wam teraz, jak pięknie mi zrobiła paznokcie. I oto moje cudeńka. Piszcie, jak Wam się podobają, bo mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Słodziak, ja się odzywam do Was po bardzo, bardzo długim czasie, ale dzisiaj jakoś nie miałam kiedy nagrywać tak naprawdę. Byłam właśnie na paznokciach, później byliśmy u koleżanki i dopiero teraz dotarłam do domu, jeszcze kupowaliśmy prezent dla Daniela kolegi i ja jestem padnięta, po prostu najchętniej to bym się położyła spać, a jeszcze muszę powoli zacząć ogarniać wszystko przed tym wyjazdem, także życzcie mi powodzenia. Tak się niezdrowo odżywia Agnieszka. Proszę, sobie siedzę i powiem Wam, że zasypiam, już prawie zasnęłam, jak leżałam w łóżku i ledwo żyję. A jeszcze chcę pomyśleć, że jutro mam się spakować, bo jutro już czeka na spakowanie, to aż mi się robi niedobrze. Ja Wam już kiedyś wspominałam, że ja nie cierpię się pakować, po prostu nie cierpię. Jeszcze tyle rzeczy trzeba zabrać, że nawet nie chcę mi się o tym myśleć. Może ktoś jest chętny, żeby przyjść i mi pomóc? Jest ktoś chętny? To chodź, zapraszam. Ja właśnie chcę sobie zrobić tą maseczkę nawilżającą z ziaj, bo moja skóra już potrzebuje porządnego nawilżenia. Ale powiem Wam, że jakoś nie mogę się ruszyć z tego łóżka, także chyba jeszcze chwileczkę poczekam na nią. Kończę tego vloga, bo ciągnięcie go nie ma sensu. Że mi się humor popsuł, jestem taka zmęczona, głowa mnie boli, w ogóle źle się czuję. Także kochani, żegnam się z Wami, pa pa. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej i odzyskam swój humor. Buziaczki, pa pa.